Cześć wszystkim, znowu po 7. Dalszy ciąg Raymana 3. Dobra, idziemy dalej. Już widzimy kolejne cele na horyzoncie. Dobra? Okej, ten pan uciekł. A to jakiś kolejny stoi. Przywitajmy się Raymanowemu. A, nie goń mnie. Dobra, to jest jeszcze paru. Dali przesyłkę. Tam ktoś jeszcze jest na górze. Słyszę cię. Chodź tu. Przepraszam, puszka od ciebie. A, wow. No dobra. Ten pan mnie mało co zaskoczył. Dobra. No tych panów na razie się nie dostaniemy. Na razie pokonujemy, jakie tutaj mamy opcje. Na przykład zbieranie punkcików na puszce z combo. Czy co troszkę przyciszę, żeby sam się słyszał? Ok, dobra. Tam są jeszcze punkciki. Sobie pozbieram. Ja już fajnie się zbiera punkciki. Tak, trochę wprawy trzeba mieć, żeby zbierać to bez utraty combo. Ale co tam? Mówiłem, nie zamierzam się zbytnio przejmować tymi punkcikami. Fajnie je pozbierać, ale. Ale za bardzo się mi przejmować nie będę. I co tu jeszcze mamy? Tutaj. No i dobra. Możemy się zabrać za tamtych panów. Tutaj jeszcze parę punktów. Dobra. Jeszcze wezmę puszkę na drogę i idziemy. Przywitać się z tamtymi panami. No i smutno pewnie, że ich koledzy dostali paczkę, a oni nie. A, tak właśnie. Strzelanie tak prosto do mroków nie działa, ponieważ najprostsze strzały potrafią oni blokować. Więc trzeba albo z boku strzelać, albo ładować ciosy. Takie taktyki bitewne Raymana. Dobra. A przy okazji, te czerwone tegesy pojawiają się z czasem, jak się je zbierze. Więc jeżeli mamy bardzo mało życia, to jest zawsze opcja po prostu sobie poczekać, aż się odnowią i się naładować. Co my tutaj mamy? Jest beczek. Skarbonek. To są beczki, są skarbonki. Dobra. Jeszcze jest tutaj jedna do otworzenia. Się zaraz tym zajmiemy. Tylko wezmę fajną puszkę. A. Czy zdążę na jednej puszce? Okej, zdążyłem. Sam raz. Ta, to był największy kryształ. Zielony, daje 1500 punktów. Więc takie fajnie zbierać na puszce. Dobra, zostało już tylko to jedno przejście. No to do dzieła. Ta, brawo ty, Rayman. Rayman. Poprawna wymowa. A, Globox, Globox. Tak, tego jeszcze nie widzieliśmy. Ja cię w mordę, stary! Latam! Ale moc! Tak, Globox bierze trasę na skróty. Dobra, to jeden z kolejnych efektów wypicia soku śliwkowego. Jest jeszcze parę innych, które zobaczymy pewnie niedługo. Okej, dobra, mamy iść tędy. Tam na dole są punkciki, które chcę wyzbierać. Ponieważ mogę. O, to jest beczka. No to i ją też chciałbym wziąć. A i to też. To coś dziwnego.
co znika. W sumie zapomniałem poczytać o tym na internecie, będę musiał poczytać, co to jest. Mnie intrygowało. Zawsze. Dobra. Kamera, proszę. A, na perfekcję. Ponieważ tutaj dostajemy nową puszkę. Okej, okay, spoko. Puszka niebieska. Zobaczmy, co to jest. Czy ja już wiem? Proszę zobaczyć, przekonać się za chwilę. Puszka niebieska to są łańcuchy. Aha. A? Lato puszka niebieska jest najdłużej trwającą puszką ze wszystkich puszek. Okej. Okay. Co robią te łańcuchy? Łańcuchy to powiedzmy odpowiednik purpurowych lumków z dwójki. Więc tada. Dobra. On uciekł. Teraz go dogonimy. No to łańcuchy mają jedną ciekawą rzecz biterną. Kiedy już raz się trafi nimi Mrokluma, można dodatkowo nimi razić łańcuchami jego piorunami. Jak już się go raz trafi. A, więc tak. Więc tak to działa. Ok, tutaj mamy ciki. Chyba górą musimy pójść, tak. Dobra, tamtej skrzynki skarbonki już mi się nie chce zbierać. Bo nie. I zobaczmy. Okej. Okay. Chyba słyszałem Mrokluma. Dokładnie. Tak. Tak, Lombok się upił. Siema. Dobra. Ty pan. Dobra. I co my tu mamy? Dużo niczego. Okej, okay, a tutaj są Mroklumy. Teraz się zapowiemy. O, i ten syn. Czego nam brakowało? Właśnie. Czy to jeszcze jest? Tak, jeszcze ten, ten pan. Tutaj jeden pan. I tutaj. Okej. Okay. Wtedy puszka się skończyła. I. Otworzymy sobie drzwi. A, na drugim mocem bije. O, świetnie. Okej. Okay. I. To chyba wszystko tutaj. Dobra. Życia nie potrzebujemy. No to idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Śliwki! Widziałeś to? Śliwki! Uwielbiam sok ze śliwek! Ja też lubię sok ze śliwek! Najlepiej sfermentowany! Ty to okay. Jesteś! Ciesz się widokiem! Oddychaj! Stań i wąchaj kwiatki! Śliwki troszkę inną grę, role sprawdzają się w tej grze, niż w dwójce. Nie będzie roli transportowej śliwek. Tylko śliwki możemy nabijać na pale. Nie jest to zbyt miłe traktowanie śliwek, ale do tego służy. Przy okazji, czy ta muzyczka trochę mi przypomina to, co było w dwójce, jak się podnosiło śliwkę? Może? Chyba coś tak podobnie brzmiało. Jeżeli się nie mylę. Okej, okay, dobra. Globox jakoś sobie znajdzie we przejście. 91%. To raczej nie będę zbyt dużo poziomów maksował. A to za bardzo. Za dużo zajmuje czasu, bym powiedział. O, siema. Nawet Mrokluma.
Nie zdążyłyśmy się z nim przywitać. Okej, nowa puszka. Zobaczmy, co to daje. Ciężka artyleria. Wystarczy tych przebieranek! Mieliśmy jechać do lekarza! Okej, co robi ta puszka? Pozwala nam strzelać rakietami. Ale... rakiety mają ograniczone paliwo. Więc jak jedną wystrzelimy... tak, musimy uważać, żeby nam się nie skończyło paliwo. Możemy już iść? Ten tekst na dole zasłania. Mógłby zniknąć. W każdym razie, musimy tutaj ostrzelić te... okej, teraz widać na dole pasek paliwa rakiety. Okej, myślałem, że nie trafiłem. I tak, i to jest odpowiednik latania rakietą z Raymana dwójki. Innego latania rakietą w tej grze nie doświadczyłem. Okej. Troszkę wymaga to wprawy. Jestem znany ze swoich zdolności latania. Bezwładnego latania rakietą. O tak. No, tak lepiej. Trochę się zeszło. Okej, ten pan nie sięga. Myślałem, że nie będzie mi sięgał. Okej. No zaraz mu przekażemy coś na wynos. Aha. Tak lepiej. Co jeszcze tam jest? Tak. Okej, dobra. Walka długodystansowa. Dobra, mamy tu nową puszkę. Czerwoną. Okej. Lepiej. Gdzie z nią się możemy udać? Pewnie gdzieś tam dalej. Co? O, tutaj. Nawet Prokluma. Proklum z granatami. Teraz się nim zajmiemy. Okej. Okej, będę musiał się wrócić, żeby rozwalić tam tą bramę. Okej, znowu ten znikający Teges. Po puszkę. Chociaż nie wiem, czy tam jest coś wartego uwagi. Chyba tylko skarbonka. Ale może być ten syn. Trzeba zbadać. Tak, tylko puszka. Dobra. Co mamy tutaj? Zieloną puszkę. Mamy tutaj niebieską puszkę. Cezarem to ty nie jesteś, Andrea. Dobra, czy mam tutaj jeszcze jakichś kolegów? Otwórzmy przejście dla Globoxa. Najnowsze technologie w służbie dobrej sprawy bez dwóch zdań. Tylko do czego to? Okej. Cię złapię. Ciebie też zaraz złapię. Trzeba mnie trafić. Dobra. Tego pana na razie nie zdejmiemy. Jego czas przyjdzie troszkę później. Okej, na razie sobie podbieram to wszystko. I zobaczmy... a! Ten jest pan interesuje. I poleciała puszka, którą zostawił. Siema! Okej. Co tym razem wydziwiasz, Globox? Pokaż nam. Okej. Stawił nam bąbelek, którego możemy się odbijać i wskoczyć w niedostępne miejsce. Jej! Chyba tyle, jeżeli chodzi o moce pijańskie Globoxa. Tak to ujmę. Okej, czy coś tu na dole jeszcze zostało? Kamera, proszę o współpracę. Okej, tylko tam zostały rzeczy. Jeszcze tutaj parę punkcików. Okej, nie doleciałem.
Chyba tam nie wiem, czy dolecę. No i dolecę. Fajnie. Dobra? No właśnie. To jest jakiś tension. Zajmijmy się nim. Okej, okay. Tak to może nie zadziałać. Mamy na szczęście inne środki rozwiązywania problemów. I ciach. Okej, okay, to jest szósty tension. Więc tak jak w ramenie dwójce, co 6 tensjenów, dostajemy zwiększone życie. Chętnie bym pogadał, ale muszę spadać. Tak, wierzymy ci. Okej. Okay. Bierzemy sobie to. Coś tu jest nie tak. Tak, kupiłeś się Globox, to jest nie tak. Nie można się upijać w grze dla dzieci. Okej, okay. Więcej panów. Czy ktoś tu jest? Był. Coś tu jeszcze słyszę. Halo? Okej. Okay. To tyle. Ej, stary, nie wiedziałem, że masz bliźniaka. W następnym odcinku nie mogę znaleźć słowa. Tropiemy się na tą wieżę. Idziemy dalej, bijemy wroklumy i zbliżamy się do lekarza. W końcu jesteśmy już 5 minut drogi od lekarza, prawda? To jest już za rogiem. Wierzcie mi. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!